Siemano, dwie maszyny w garażu, robimy sobie odcineczek z quada enduro opy. Do zrobienia jest tam, co tam jest, napisałem sobie nawet, bo już za dużo tego. Wyciek z chłodnicy, wymiana oleju i płyta pod silnikiem brzęczy. I do wymiany mamy coś takiego jak taki wtryskiwacz, zamówiony już z KTM sklep, chyba 600 zł, kurwa. Także sobie dzisiaj go wymienimy. Później nie wiem, czy olej, czy ten, ogarnę tego quada i później tą Yamahę będę robił chyba. Diabolini już poszło, także luksus. Nie robiłem filmika, bo to za dużo tego by było odcinków z tej mechaniki. Już Diabolini raz robiłem, więc. Odpali to w ogóle, czy nie? Dobra, działa. Można wymieniać. Jakby nie działał, to żeby nie było na mnie, No, chwila prawdy. Bardzo dobra robota. Dobra, złożę to, jadę się przejechać, zagrzać i zlewam olej. Jedziemy sprawdzić ten wtrysk, czy nie wariuje i zagrzać go, olej się spuści, będzie fajnie. Sprawdzałem to zatankowane pod korek, można jeździć. Ale ta osłona brzęczy pod spodem. Godzinę temu byłem na szczepionce na COVID, a teraz na quadzie, no ładnie. Ale idzie fajnie, kurde, przyjemnie się nim jeździ. Zagrzany, można olej zdać. Dobra, zlewam olej i widzimy się za chwilę. No i pojeździłem, olej już się zlewa. Wjechałem na kanał, bo tu się schylać, nie chciałem go stawiać tak do góry nogami, bo... A znowu niski jest, schylać się to było przerąbane. W kanale trochę syf, ale
poradnika jakiegoś nie będę robił, powiem tylko, tu mamy od spodu śrubkę, olej sobie ściek. No i co? I tyle. Nie no, osłonę odkręciłem, bo ona brzęczała, tam mu mówił, także trzeba ją przerobić. Moment, wyjdę. Tu mamy jeden filtr. I z drugiej strony mamy drugi. Okienko na dole, nie wiem jeszcze ile oleju wchodzi, ale sobie sprawdzę, tu jest wlew. Że wymiana nie jest jakaś zła, ale chociaż jest zła, bo na razie osłonę trzeba ściągać, więc trzeba dziurę wyciąć jakąś w niej. I żeby po prostu się przelewało, bo tak to trochę lipa. I jeszcze jakieś coś tu będzie trzeba przylepić, gdzie rama idzie. Także sobie pomierzę, poprzyklejam coś, zobaczę albo tam gumę, albo no zobaczymy, co się ogarnie i dziurę na ten olej. No i co, i poza tym ten wyciek z chłodnicy, tu jest wszystko zalane płynem, ale wydaje mi się, że chłodnica cieknie, bo wlałem ten kontrast, patrzałem już, jeszcze może rzucę okiem później, pokażę wam, jak to wygląda. Najpierw sobie to ogarnę, a później jeszcze ta chłodnica i będzie wszystko gotowe. Także po kolei wymieniam jeszcze filtry, zalać olejem i będzie gotowy sprzęt. Dobra, widzimy się za chwilę. No i tak, olej zmieniony, jakby ktoś nie wiedział, 1,7 litra wchodzi, sprawdzałem w serwisówce też. Jeszcze mówię, dodam, tutaj jest pod dźwignią zmiany biegu jeszcze siteczko, żeby ktoś nie mówił, że nie wymieniłem, bo znaczy nie wyczyściłem, bo jest wyczyszczone. Dziurkę tu zrobiłem, żeby teraz łatwiej było spuścić olej. I jeszcze taka przeróbka mała, bo dzwoniła ta płyta bardzo. Takie kawałki z gumy poprzykręcałem pod tym. Tutaj tak się nie trzyma super, ale tu jest ściśnięte blachą na takim odcinku, więc ok, tu można obciąć jakby co. Tu taki duży kawałek na całość jest dany, bo tu przylega praktycznie po całości rama, więc ściśnięta ta guma jest. Jak coś, to można dać dwa kawałki, tak jak tu dałem dwa, złączyłem ze sobą, ale myślę, że jeden wystarczy. Ten duży kawałek też jest przykręcony tu dwoma śrubkami i tu nitem złapałem, żeby tak nim nie czepało, bo tu głównie powietrze poleci, nie? Także myślę, że teraz nic nie powinno nam tu dzwonić. Silnik jest tym płynem dosyć zalany jeszcze. Aha, jeszcze tu dałem pod ten, bo tu tak samo się styka z ramą, to dałem jeden pod tego, ten cały zderzak. Jeden pasek i jeden pasek tu pomiędzy ramą a płytą pod spodem, bo też dotyka do ramy płyta, więc to wszystko przenosi nam wibracje. No i co? Pojadę się przejechać, zobaczę, czy nic nie dzwoni. I będę szukał tego wycieku. Już raz sprawdzałem tą lampą, ale trochę za dużo pojeździłem i wszystko zaś było zalane. Ale wydaje mi się, że tu z prawej strony od przy chłodnicy leci. Także myślę, że chłodnica będzie do wymiany, ale to jeszcze sprawdzę i jak będę coś wiedział, to się jeszcze włączę. Dobra. No i prawdopodobnie cieknie chłodnica. Trochę kopci, bo go myłem z tego płynu. Ale fajnie widać, zlany jest kontrast przez wodę. Fajnie widać płyn. Także co, prawdopodobnie tam na łączeniu, na tym żeberku małym, cieniutkim cieknie i wszystko sobie spływa tu. Tu było widać, nie wiem czy na tym jak wam pokazywałem widać, ale jak tam głębiej zajrzę, to widać, że na chyba trzecim tym, chyba na trzeciej tej linii albo drugiej cieknie. No i sobie spływa tu, później chlapie wszystko nam tam. Także no nie wiem, albo chłodnica do jakiegoś lutowania. Zapytam się opy, co będzie chciał z tym zrobić, albo po prostu nową. Tu jest, widzę, że z KTM, ale nie wiem, czy to jest oryginał z po prostu z chłodnica z Duke'a i mocowania dorobione, czy jak to wygląda, ale pewnie tak. Dobra, także co, to wszystko kończymy, porobione. To, co trzeba było porobić, także co. Na razie.